you get home late? Did you think about your ex today? I know that you've been trying to work on that. Did you feel lonely? Did you maybe almost call me? Did you bore your friends with stories like I have? Cause the last. Hello guys, miłego dnia i smacznej kawusi. Mam nadzieję, że wszystko was w porządku, że miło leci wam wrzesień i pozytywnie nastawić się na tą jesień. Jak widać po tytule tego filmu, dzisiaj będziemy przygotowywać się na nowy rok akademicki, bo jeżeli jesteście tutaj nowi, to hej, jestem Patrycja i w październiku zaczynam trzeci i ostatni rok studiów. Studiuję dietetykę w sporcie i rekreacji na AWF w Gdańsku. Generalnie troszkę dziwnie się czuję z tym, że zaczynam właśnie trzeci rok studiów, ale po to nagrywam ten filmik, żeby dobrze się nastawić, żeby dobrze przygotować się na ten rok akademicki i mam nadzieję, że zmotywuje on także i was. Zrobimy ogólny reset na studia i zapraszam do oglądania. Dla mnie takie resety, dni, w których chcę ogarnąć moje życie, to jest jedna z lepszych form motywacji. Nie chodzi mi tutaj o żaden glow up, o to, żeby zmienić swoje życie o 180 stopni przed studiami, ale czuję taką potrzebę, żeby ogarnąć te rzeczy na studia, które wiem, że pomogą mi i ułatwią mi życie, kiedy wrócę na uczelnię. Nagrywanie swojego życia to jest super pamiątka, ale równocześnie przeraża mnie fakt, że ja zaczynałam nagrywać, kiedy byłam w trzeciej klasie liceum. Przebrnęliście ze mną przez końcówkę liceum, początek moich pierwszych studiów, moment, w którym rzuciłam moje pierwsze studia. I wiem, ile osób o tym mówi, ale ja nie mam pojęcia, kiedy mi ten czas minął. Już nawet nie mówię o tym, jak szybko mi zleciały wakacje. Gdzie miałam trochę planów, stresowałam się jakimiś wyjazdami, a teraz wszystko już było, minęło. I ja mówię o tym, jak szybko minęły mi studia. Gdybym nie zrezygnowała z tych pierwszych studiów, by the way, studiowałam zarządzanie, to ja bym prawdopodobnie była już po obronie i skończyłabym studia. Dlatego przez to, że zrezygnowałam po pierwszym roku, trochę wydłużyłam sobie studia, tak naprawdę o jeden rok, ale still minął mi to tak szybko i nie wierzę, że został mi rok studiów. Będę się bronić, muszę wybrać temat pracy i jako osoba, która jest organizacyjnym świerkiem, chcę dobrze nastawić się na ten rok, mieć wszystko piękne, ogarnięte, poukładane, zanim studia się zaczną. Ale ja doskonale pamiętam ten tydzień, w którym nagrywałam pierwszy tydzień na studiach. Mam wrażenie, że to było naprawdę niedawno, a trochę czasu od tego minęło. Myślę, że zmieniłam się na przestrzeni tego czasu i wiem, że moja uczelnia, tak naprawdę jak każda inna, ma swoje plusy i minusy. Jestem też ciekawa, jakie osoby mnie oglądają. Czy właśnie jesteście w szkole, czy idziecie w tym roku na studia. Możecie mi napisać, jak tam wasze nastawienie. Staram się myśleć optymistycznie, ale jestem też osobą, która wszystkim się stresuje, więc trochę przeraża mnie ten fakt pisania pracy licencjackiej. Jeszcze jest to moja taka pierwsza jesień po przerwie, bo w zeszłym roku byłam na Erasmusie we Włoszech, więc nie miałam do czynienia z taką polską jesienią. Dlatego tu z pomocą przychodzi romantyzowanie życia, romantyzowanie jesieni. Często się mówi tak, że po tym czasie będziemy się śmiać z tego, jak tym się stresowaliśmy. Tak samo to było z maturą, z jakimiś ważnymi egzaminami, więc tak podsumowując, będzie dobrze. Przechodząc, moi drodzy, do konkretów, co dzisiaj będziemy robić, jak przygotuję się na nowy rok akademicki. Podjadę do jednej galerii, muszę kupić kilka rzeczy, ale nie chcę też szaleć, no bo na studia używam głównie laptopa i iPada, więc niepotrzebne mi zeszyty, naklejki, ale jak romantyzować powrót na uczelnię, no to wchodzenie do sklepów papierniczych to jest moja słabość. Chcę ustalić cele, zrobić vision board, przejrzeć Pinteresta, zrobić jakąś nową tablicę, zrobię też porządki, ale nie tylko w moim pokoju, w mojej elektronice, czyli przygotuję mój laptop na studia, przygotuję wszystkie takie rzeczy organizacyjne. Chcę ładnie przearanżować mojego iPada, także zrobimy iPad tour. Pokażę wam, jak organizuję notatki. Mam jeszcze kilka pomysłów, co wam pokażę, ale może to będzie niespodzianka. Na ten moment to są moje takie priorytety na dzisiaj i powoli, krok po kroczku będziemy je realizować. Pierwsze, co zrobimy, to pójdziemy do sklepu papierniczego. Przebrałam już się w taki wyjściowy outfit, żeby nie iść w dresach. To jest ten sweter, który pokazywałam wam w jednym z ostatnich vlogów. On jest zarys tegorocznej kolekcji. I'm in love, uwielbiam te sploty. Spodnie garniturowe z Bershki. Muszę tak naprawdę kupić jedną rzecz, ale muszę pójść do konkretnego sklepu. Dobry vibe, nastawiamy się pozytywnie. Kocham jesienne outfity, uwielbiam zakupy back to school, back to uni i uwielbiam jeszcze nową piosenkę The Weeknd. There's a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow.
Moje zakupy w porównaniu do asortymentu tego sklepu, w którym byłam, no to jest średnio, ale bardzo potrzebowałam tych dwóch rzeczy i wiem, że będę z tego korzystać. Są to dwa cienkopisy, które używam do mojego dziennika. Jeden jest z marki ZIG o grubości 0.2, a to jest chyba mój ulubieniec, czyli Micron 0.4. Nie używam żadnych innych. W gimnazjum miałam taką erę, gdzie dużo rysowałam mank i wtedy odkryłam właśnie te cienkopisy. I od tego momentu nie umiem bez nich funkcjonować, także wiem, hol mógł być lepszy, ale na studiach głównie używam mojej elektroniki, czyli MacBooka i iPada. I właśnie teraz chciałabym do tego usiąść, przejrzeć wszystkie pliki na laptopie, zrobić trochę pamięci, zorganizować moje Notion i przygotować też iPada na studia, bo jak bardzo kiedyś lubiłam robić na przykład notatki na papierze, tak wiem, że na studiach tych przedmiotów jest tak dużo, że to nie ma sensu, a to mam zawsze przy sobie, nie waży to jakoś dużo, więc zrobimy sobie digital cleaning i oprowadzę was po moim Notion i po moim iPadzie. Może to kogoś zainspiruje do przearanżowania swojego Notion, także dajcie mi momencik i zaraz do was wracam. Wracam na studia, wracam też do planowania w Notion. To jest moja taka przestrzeń do robienia wszystkich list, wypisywania wszystkich przedmiotów, kontaktów, terminów. Takie coś, co mam w jednym miejscu. I ta aplikacja nie dość, że pozwala mi właśnie trzymać się terminów, to tutaj zapisuję sobie wszystkie jakieś cele, marzenia, jakieś plany podróżnicze. Kiedy mieszkałam sama we Włoszech, to też kontrolowałam tutaj wydatki. Więc to jest taka sklejka wszystkich moich pomysłów. Mogę skoordynować ją równocześnie na telefonie, na iPadzie. Taka mini reklama, jeżeli bylibyście zainteresowani moim szablonem w Notion albo zakupem mojego dziennika. To wszystko jest dostępne u mnie na stronie. Właśnie możecie dostać tam taki szablon, który oczywiście możecie zmodyfikować pod siebie, ale ja tutaj już utworzyłam na stronie szkoła i studia moje przedmioty w tym semestrze. Myślę, że to jest dosyć dużo, szczególnie jeżeli w tym czasie muszę jeszcze pisać pracę licencjacką i ogarnąć sobie praktyki. Także będzie to intensywny czas. Mam tutaj też Pomodoro Timer. Planu jeszcze dokładnego nie mam, więc go sobie nie będę uzupełniać. A wracając do mojego Notion, to jest taki szablon, z którego już korzystam, nie wiem, z pół roku. Mam tutaj właśnie szkołę, studia, rutyny, planer codzienny, tygodniowy, miesięczny, czy różnego typu wishlisty, podróże, to jest moja ulubiona strona, gdyby kogoś to zdziwiło, moje travel goals, mam też bucket list, jakąś biblioteczkę i kilka stron poświęconym takiemu journalingowi, ale nie używam tych stron codziennie, to jest takie coś dla moich refleksji, no i tutaj mam taką stronę główną, bardzo mi się podoba cały ten schemat i nie mogę się doczekać, żeby z tego korzystać. Notion fajnie można też połączyć z kalendarzem Notion, to jest osobna aplikacja, którą można połączyć z kalendarzem Google. Nie pokażę wam jej teraz, bo nie chcę po prostu zdradzać swoich planów, ale chciałam wam czy jest taka opcja. Ja też jak mam wszystko ładnie zorganizowane, to mam jakoś więcej motywacji. Zainspirowana przez Pinteresta i TikToka przearanżowałam mojego iPada. Zaraz wam wszystko pokażę, ale jestem z niego tak dumna, bo chciałabym świadomie z niego korzystać i no to jest moja pomoc naukowa. Więc fajnie, jak to wszystko jest ładnie zorganizowane i wtedy łatwiej jest się zmotywować i zainspirować w pewien sposób. To jest iPad 8 albo 7 generacji, ja teraz nie jestem pewna. Kupiłam go w klasie maturalnej, więc to nie jest jeden z tych najnowszych iPadów, ale bardzo dobrze mi się z niego korzysta i uważam, że to był jeden z lepszych zakupów, jakich mogłam dokonać. Nie chcę też opowiadać o tym, jak robić notatki w GoodNotes, bo o tym już jest cały film na moim kanale, jest cała playlista Back to School i tam znajdziecie odpowiedź prawdopodobnie na wszystkie wasze pytania. Jednak jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania odnośnie iPada, to śmiało do mnie napiszcie. Ja nie uważam się za jakiegoś promastera, jeżeli chodzi o iPada, ale umiem z niego korzystać tak, że fajnie mi on pomaga, czy to do nauki, czy to do tworzenia właśnie w internecie. Włączając mój ekran blokady, mam tutaj moją Vision Board. Ten case do iPada kiedyś dostałam, więc nie pamiętam marki niestety, ale tutaj mam taki fajny holder na Apple Pencil i po otwarciu włącza mi się taki ekran główny. Tutaj zadbałam o to, żeby nie było nic więcej poza tym, żeby nic mnie nie rozpraszało. I tak, obejrzałam bardzo dużo tutoriali na TikToku, jak zrobić takie fajne widżety i korzystam z takiej apki WidgetSmith. Ona jest bardziej intuicyjna i fajnie można sobie ustawić właśnie te takie widżety. I wracając tutaj do ekranu głównego, tutaj mam kalendarz z dzisiejszą datą, następnie jakiś fajny obrazek z Pinteresta, kolejny cytat One Day at a Time, słodkie pieski, godzinę i kolejny obrazek. Jedną aplikację, którą mam na widoku, jest GoodNotes i tutaj robię wszystkie moje notatki, planuję sobie czas, ponieważ mam tutaj taki free digital planner, który znalazłam kiedyś na Pinterestie. On ma fajne planery tygodniowe, dzienne, ale ja korzystam z tych miesięcznych. Zdrowie, czyli tutaj nie wiem, jest jakaś motywacja, workout plan, posiłki, można kontrolować tutaj też wydatki i jest jakieś miejsce na notatki czy listy, jednak ja używam tylko tego planera miesięcznego. Wracając do mojej strony głównej, mam tutaj trzy foldery, studia, social media i reszta. Tu trzymam jakieś notatki z liceum.
podpisał tu wszystkie umowy, pomysł na filmiki, ale dzisiaj chciałam wam pokazać jeszcze wam folder studencki. Wchodząc na folder studencki, mam tutaj dwa takie foldery. W ogóle bardzo fajne jest to, jak można je dostosować. Jakieś dać ikonki, różne kolory. Tutaj mam folder ze studiów, kiedy byłam na Erasmusie we Włoszech, a tutaj mam ten zwykły AW i trzy osobne foldery. Pierwszy, drugi, trzeci rok. Wszystko tutaj jest pięknie podzielone. Kiedyś w ogóle miałam motywację, żeby robić jakieś fajne okładki na zeszyty, ale zostałam teraz przy takim skromnym stylu. Przygotowałam sobie też już zeszyty na ten semestr, czyli tutaj, nie wiem, będę miała biotechnologię, diagnostykę sportową, poradnictwo dietetyczne. I jeżeli kogoś by interesowało, jak wyglądały moje notatki, to chyba najbardziej jestem dumna z moich notatek z fizjologii, które miałam na pierwszym roku. Tutaj mocną uwagę przykułam na tych wszystkich rysunkach, no bo jednak ja byłam na profilu matematyczno-geograficznym w liceum, więc nie miałam ani rozszerzonej biologii, ani chemii, więc bardzo się cieszę, że przykułam uwagę do tych podstaw, no bo ja jestem wzrokowcem i cały czas gdzieś tam coś pamiętam z tych notatek. I całościowo myślę, że mój iPad też jest bardzo dobrze przygotowany. Tutaj mam jeszcze takie różne podfoldery typu Basic, jakieś Legimi, Notion. Mam też oczywiście moje ulubione dwie gierki, czyli Sudoku i Mahjong. Flora do nauki, Pomodoro, Word, dokumenty, Microsoft Teams, aplikacje do edytowania filmików, miniaturek, jakieś sklepy internetowe czy Wolt do zamawiania jedzenia. Także takie moje dziecko jest gotowe na nowy rok akademicki i naprawdę uważam to za zakup mojego życia i polecam każdemu, bo dzięki iPadowi nie zmarnowałam tyle czasu na robienie notatek. Ja na przykład próbowałam kiedyś robić notatki w Notion, ale mi pisanie na klawiaturze nic nie dawało. A jak mam tutaj swój Apple Pencil, to wszystko mogę pisać ręcznie, mogę cofnąć, jeżeli coś mi nie wyjdzie, więc to też jest bardzo przydatne dla mojego perfekcjonisty. Mówię wam to, cudeńko. Jako naczelna jesieniara mamy tutaj risotto dyniowe. Zrobiła je moja mama. To jest tak dobre, to jest definicja jesieni. Jednym też z moich celów na nowy rok akademicki jest meal prep, czyli właśnie nie spędzanie za dużo czasu w kuchni i cieszę się, że moja mama chciała mi zrobić to risotto. No bo dosłownie tylko sobie podgrzałam jeszcze ten parmezan na wierzchu i podpieczony czosnek. Przechodząc do kolejnego cudownego tematu, jakim jest wyznaczanie celów, uważam, że cele, jakieś takie wizualizacje swoich marzeń, to jest świetna dawka motywacji, bo kiedy w głowie mamy jakieś cele, do których chcemy dążyć, to automatycznie chce nam się działać. Kiedy mamy jakiś taki punkt, do którego cały czas dążymy, u każdego te cele mogło być różne. W zeszłym roku dla mnie celem było dostanie się na wymianę na Erasmusa, a teraz na przykład jest to napisanie pracy licencjackiej i obrona. Jeżeli jesteście w szkole, to może otrzymanie jakiegoś stypendium, zapisanie się na zajęcia dodatkowe, napisanie matury i dostanie się na fajne studia, na które zawsze chcieliście się dostać. Nawet celem może być romantyzowanie nauki, wstawanie 10 minut wcześniej niż zazwyczaj, przygotowywanie śniadania do szkoły. Jednak warto je sobie też rozkładać na takie mniejsze cele i dodaję atrybuty, które nam się przydadzą. To jest przede wszystkim dziennik. I to jest właśnie mój dziennik, The Journal Guide, który myślę, że może pomóc właśnie w ustawianiu swoich celów. Na samym jego początku znajdziecie właśnie formułki, które mogą wam pomóc zrozumieć swoje cele, znaleźć te swoje cele. I ja właśnie zapiszę swoje cele na tej wolnej stronie. Już się wygadałam, jaki jest mój główny cel na ten rok akademicki. Jest to przede wszystkim obrona i napisanie pracy licencjackiej. Mam już w głowie temat, mam już wybranego promotora, więc mogę już sobie zapisać małe podpunkty i odhaczyć. Bo kiedy mamy taki duży cel, przykładowo praca licencjacka, to jest strasznie skomplikowany proces. Jak sobie wyobrazimy, że to jest pisanie pracy, wybieranie promotora i tak dalej, i tak dalej. A kiedy rozłożymy to sobie w podpunkty typu najpierw znaleźć promotora, wymyśleć temat pracy i rozłożyć sobie ten cały proces pisania na kilka mniejszych etapów, podsumowując, nie będzie to takie ciężkie, jak wyobrażaliśmy sobie na początku. Także rozpiszę sobie właśnie mój plan działania na ten semestr. Oprócz tego chciałabym bardzo znaleźć czas na moją pracę, bo od miesiąca jestem też instruktorką pilatesu i na pewno w roku akademickim chciałabym polecieć na kilka tripów, ale na takich, wiecie, city breaków, żeby właśnie zachować ten balans. Dla mnie ważne jest to romantyzowanie nauki, romantyzowanie jesieni i bardzo się cieszę na nadchodzącą jesień. Nie mogę się doczekać tych wszystkich jesiennych aktywności. Plus przejrzę Pinteresta. Czuję się, jakby to była moja poważna praca. Stworzę na pewno akademicką tablicę. Można zrobić też na przykład vision board. Jednak ja zostanę przy mojej vision board na 2024, bo to jest taka tablica, którą zrobiłam sobie na początku roku, ale zawsze szukanie nowych inspiracji, tworzenie vision board. Możecie takie zdjęcie z Pinteresta sobie wywołać, zrobić cały taki kolaż i powiesić gdzieś nad łóżkiem, ale uważam, że wyznaczanie swoich celów i też pozytywne nastawienie się na rok akademicki, bo mindset też jest ważny. Możecie zerknąć na stronę, jeżeli interesuje was taki dziennik. Witam w kąciku
modowym. Jak bardzo uwielbiam lato, długie, ciepłe dni, noszenie różnego typu shortów, topów. Tak również uwielbiam jesienną modę i jesienne stylizacje. Ja bardzo lubię taki basicowy styl, więc u mnie na kanale nie ma za dużo treści modowych, bo ja mam wrażenie, że ja cały czas noszę to samo. Jak na przykład jestem pewna, że ten sweter to będzie u mnie pojawiał się co chwilę. Jest przepiękny, jest cieplutki, ale też chciałabym wam pokazać, co ostatnio kupiłam w Lumpeksie i jakie są moje takie must have na ten sezon. Zacznijmy sobie może od butów, bo nie mam ich za dużo. Chcę sobie zamówić takie długie botki, które będą sięgać delikatnie pod kolano, ale zastanawiam się jeszcze, gdzie je kupić. Na ten moment jestem posiadaczką takich botków. To nie są botki, ale one są z firmy Steve Maiden i to są skórzane buty na platformie. No są przepiękne. Jedyne co, to muszę je rozchodzić, no bo jednak są ze skóry, są takie bardzo twarde, więc to jest troszkę jak z Martensami. Trochę trzeba będzie pocierpieć, żeby fajnie wyglądać. Look at this, babies. Po prostu przebrniemy sobie przez takie moje essentials. Kurtki i trencza. To jest bardzo ciężki temat, bo ja co sezon chcę sobie kupić jakiś fajny trench. Mam taki płaszczyk z Sinseya i jego bardzo rzadko noszę przez to, że ja mam wrażenie, że szybko przeskakujemy z tego lata, gdzie jest mega gorąco, do takiej mokrej, brzydkiej jesieni. I ten płaszczyk nie pasuje do żadnej pogody, ale bardzo chciałabym go nosić, ale już go sobie wyjęłam, więc na pewno będę go nosić. Nie ma innej opcji. Myślałam, czy nie kupić nowego trencha, ale po co mam kupować, jak jestem posiadaczką tego cuda. Staram się też ograniczyć kupowanie w sieciówkach, ale ja uważam, że wszystko jest dla ludzi. Jeżeli kupują coś w sieciówce, to powinny być takie świadome zakupy. Ja jestem zaskoczona, bo znalazłam ten trench w Sinseju. On jest przepiękny i nie widać całej mojej długości, ale on sięga tak do połowy łydek, jak taki klasyczny trench. Na takie bardziej deszczowe dni, kurtka, która uratowała mnie w Edynburgu. To jest taka vintage'owa kurtka skórzana. Ona fajnie nie przepuszcza wiatru. Ona jest cedar, dostałam ją jakieś 2 lata temu. Ja ją uwielbiam, wygląda cool. Deszcz mi nie straszny, wiatr mi nie straszny, a ja mieszkam w Gdańsku, więc mam jakby obie te rzeczy. To są takie 2 okrycia wierzchne, które na pewno będę używać. Kolejne perełki. Chciałam nagrać film, jak chodzę po lumpeksach, ale kiedy weszłam do jednego lumpeksu, nic nie mogłam znaleźć, bo od kilku tygodni miałam tak, że jak szłam na lumpeksy z intencją, że coś kupię, nic nie mogłam znaleźć. A w zeszłym tygodniu przechodziłam obok lumpeksu i uznałam, dobra, wyjdę. Zgadnijcie, kto kupił jakieś 5 rzeczy i zapłacił 18 zł? Ja. Dlatego zaopatrzyłam się w jesienne swetry. Każdy z nich kosztował coś około 6 zł. Taki czarny sweter paski, jak go generalnie znalazłam na dziale dziecięcym, ale on jest na 1,70 m. Jest gruby, cieplutki, piękny. Kocham swetry. I mam taki jeszcze sweterek z Handemu. Go również mogliście widzieć we vlogu z Edynburga, bo właśnie go wzięłam ze sobą. Jest taki basicowy, półgolfik. Chciałabym się przekonać do bardziej kolorowych stylizacji, ale za każdym razem, jak sobie coś kupię kolorowego, to i tak tego nie noszę, więc no jakby to nie ma sensu. Nie zasadą w ubieraniu się są warstwy. To jest super sposób na pogodę przejściową, kiedy nie wiemy, jak się ubrać. Nakładanie na siebie warstw może uchronić nas przed przeziębieniem. Czuję się jak moja mama, która kazała mi nakładać rajstopy w podstawówce. Nienawidziłam tego, a teraz sama tak robię, albo jakieś podkoszulki. Love that. Mam też taki top, również z Handemu. Nie z lumpeksu tak naprawdę. Rozmiar S i on ma taki fajny dekolt, mi się coś podwinęło. O. Myślę, że jako taka basicowa warstwa może być git. Wow, metka mi wyszła, ale siara. Ja bardzo lubię takie basiki i czuję się w nich najbardziej komfortowo. Handem to jest ostatnio moja ulubiona sieciówka i uwielbiam ich te topy z długim rękawem, gdzie macie taki kwadratowy dekolt. Mam go w kolorze białym i czarnym. Dajcie znać w ogóle, co myślicie o takich kącikach modowych paty, bo ja mam wrażenie, że moja szafa jest w jednym kolorze i ja cały czas noszę to samo. Ale jako kolejny basic to mam taki long sleeve. On jest taki prążkowy. O, pięknie tu widać. Co ja mogę wam jeszcze powiedzieć o moich tipach na jesienne outfity? Ja też często tak mam, że w głowie mam mnóstwo cudownych outfitów jesiennych, które będę ubierać na uczelnię, które będę ubierać na jakiś, nie wiem, coffee date z przyjaciółką, a kończy się na tym, że przez to, że chodzę na uczelnię sportową, idę w dresach. Więc fajnie też mieć jakiś taki swój comfort dress. Ale dobra, wracając do moich porad, koszula. Koszula to jest mój taki game changer, jeżeli chodzi o outfity. Tutaj mam taką koszulę a la skórzaną z Pull&Bear'a. Ją też często mogliście widzieć, bo ja te wszystkie ubrania kupiłam na przestrzeni ostatnich 4-5 lat, więc nie wszystkie z nich są jeszcze dostępne, ale taka koszula jest cudowna. W podobnym stylu ze Stradivariusa mam taką ala sztruksową, ale nie jest taka gruba, ma taką idealną grubość. Nie wiem jak wy, ale ja mam straszny problem z kupowaniem spodni. Jak znajdę jedną parę, która dobrze na mnie leży, to najchętniej kupiłabym wszystkie kolory. Pozdrawiam po raz kolejny moją mamę, która kiedyś mówiła mi, że jeszcze kiedyś nałożysz dzwony i powiesz, że wyglądają super. Ja byłam największym hejterem dzwonów, kiedy miałam 10 lat. Zgadnijcie, których spodni mam teraz najwięcej. Flare jeans. Kocham rozszerzone nogawki i marzy mi się, żeby znaleźć takie idealne straight legs jeans, ale nigdzie nie mogę ich znaleźć. Kupiłam coś w stylu straight legów na promocjach w Handemie i one są takie fajne a la komiksowe. Dają mi taki vibe, wiecie, że coś jest rysunkowe. Tylko to nie są jeansy, to są bardziej spodnie takie materiałowe, ale myślę, że na jesień będą fajnie się sprawdzać. Jeżeli ktoś z was ma podobny wzrost do mnie, bo ja mam 1,64 cm wzrostu i wiecie, gdzie można kupić fajne straight legi, bo próbowałam znaleźć w Bershce, w Pull&Bearze, w Zarze, ale też przymierzałam Levisy i nie mogłam nic fajnego znaleźć.
jest. Jestem oburzona. Także to jest moja szafa skarbów. Tyle na kącik modowy, bo trochę się rozgadałam, a nie planowałam tyle gadać o modzie. Kocham modę skandynawską, kocham wszystko, co basicowe i zależy mi na tym, żeby idąc na uczelnię czuć się komfortowo, ale też elegancko. Czyli jakieś oversize'owe marynarki, koszule. Jest mi w tych outfitach wygodnie i mam nadzieję, że przez to zmotywuję siebie, żeby faktycznie nosić takie fajne stylizacje, a nie w kółko nosić jakieś dresy albo nakładać randomowe ubrania. Będę sobie codziennie przygotowywać wieczorem stylizację, żeby rano o tym nie myśleć i po prostu nakładać to, co miałam sobie w głowie. To jest plan. Tyle z kącika modowego upaty. Czekam na wasz feedback. A więc to by było na tyle z tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał i dajcie znać, czy cały czas interesuje was ta tematyka organizacji, studiów, motywacji. Zbliża się jesień, także chciałabym więcej poruszać tej tematyki studenckiej jednak, ale będzie mi bardzo miło, jeżeli skomentujecie, jakie filmiki chcielibyście zobaczyć tą jesienią. Oczywiście zapraszam też na mojego Instagrama, TikToka i na mój sklep internetowy, gdzie możecie kupić moje dzienniki, a ja wysyłam wam ogrom motywacji. Mam nadzieję, że dbacie o siebie i że jesteście bezpieczni. Dziękuję wam bardzo, że jesteście i do następnego filmiku. Cześć!